jeszcze dwunastka, którą otwiera Denis Korniłow. Najwyżej sklasyfikowany z czwórki Rosjan w pierwszej serii zakopiańskiego konkursu. Denis Korniłow wczoraj był 24. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie wyżej w klasyfikacji. Tak jest, udaje mu się przeskoczyć punkt K. Skok także poprawny technicznie, zakończony lądowaniem z wypadem, lądowaniem telemarkiem, 122 metry. No i teraz czekamy, jaka będzie nota łączna. Rosjanina wyprzedzi na pewno Marcina Bakledę, nad którym miał dużą przewagę po serii pierwszej. Najprawdopodobniej on będzie teraz nowym liderem, tak jest, bo miał także dość znaczną przewagę nad Michaelem Neumayerem. Denis Korniłow nowym liderem. Nota Rosjanina 253,1.